Wyobraź sobie, że był wielki król, który kochał swoją oblubienicę, swoją narzeczoną ponad wszystko i wyruszył w podróż. I zanim wyruszył w tę podróż, wezwał nas, wezwał ciebie i mówi, będziesz jej służył, będziesz się nią opiekował. Ona jest dla mnie najcenniejsza. Tu masz dokładnie opisane, jak masz się nią opiekować. To jest to, co będziesz robił, a czego nie będziesz z nią robił. Musisz to wszystko wypełnić. Twoja wierność zostanie nagrodzona, ale niewierność, twój brak troski o zasady dotyczące mojej narzeczonej będą ukarane. I król kontynuuje swoją podróż. I nie ma go przez dłuższy czas. A sługa zaczyna zauważać, że ludzie tracą zainteresowanie królem i tracą zainteresowanie jego narzeczoną, ponieważ jest dla nich blada, prosta i nieco staromodna. Więc decyduje się, aby niby uratować królestwo, przerabia narzeczoną króla, a robiąc to zmienia ją. Jej prostą, elegancką, białą szatę zmienia w coś przyciągającego uwagę, w coś krzykliwego. Maluje jej twarz, zmienia jej włosy. Zaczyna z nią paradować przed cielesnymi mężczyznami, aby w jakiś sposób przyciągnąć ich z powrotem do królestwa. Kiedy wielki król wróci, co zrobi ze swoim służącym? Na pewno odbierze mu życie, ale wcześniej surowo osądzi. Będzie patrzył na niego i powie, za kogo ty się uważasz? Co zrobiłeś z moją narzeczoną? Dałem ci konkretne zadania i zabroniłem konkretnych rzeczy. I to samo możemy zobaczyć dzisiaj. Widzimy tak wielu mężczyzn, którzy próbują przekształcić, zrekompensować, przepakować oblubienicę Chrystusa, czyli Kościół, aby ludzie cieleśni czuli się dobrze przy Królu. Uważam, że tacy słudzy powinni być przerażeni. W drugiej księdze Samuela, w 6 rozdziale, czytamy taką historię. Kiedy Arka podróżuje i zsuwa się z wozu. Uza wyciąga rękę, aby złapać upadającą Arkę Przymierza. Widzimy, że jego serce jest we właściwym miejscu. Kocha Arkę i nie chce, aby spadła na ziemię. I wyciąga rękę i dotyka jej, ale to złe w oczach Boga. I Bóg w zasadzie mówi do nas przez śmierć Uzy. Nie ma znaczenia to, czego ty chcesz, to, co czujesz, ale chodzi o to, co ja mówię. I tylko to ma znaczenie.